Cześć. Kolejny rekonesans w środku tygodnia. No, może nie tak całkiem w środku. Wtorek gdzieś mamy. Robię rekonesans na bagienku. Tak. Zobaczymy, czy jakieś kozaczki od ostatniego tutaj razu wyrosły jeszcze. Zaczynało się coś pokazywać. No tak po drodze to tutaj kureczki spotkałem. Dwie kureczki mamy ładne, więc skoro tu są kureczki, to może coś więcej się trafi. O, tu jeszcze mniejsza jedna. Chłopaki tam trenują ostro na strzelnicy. Dobra. Wezmę rower i zejdę tam do lasku bagienkowego. Nie widzę nic tutaj więcej. Ok. Wszedłem ledwo co i już jest pierwszy kozaczek na bagienku. Ładna sztuka. Jest szansa, że znajdę jeszcze jakieś tutaj. Jest i drugi. Drugi troszeczkę obgryziony. Ale sztuka jest. No, proszę bardzo. O, tam widzę trzeciego. Widzę trzeciego młodego. Proszę bardzo. Już kolejne dwie sztuki mamy. Fajniutko. No i proszę, sztuka numer 4. Jest czwarty. I nieopodal był piąty. Czy jest piąty? Jak go wyciągnę, to był o, taki maluszek. Coś już troszeczkę go tutaj obrobiło. W niezbyt dobrym stanie jest. Dobra, tutaj zostawiamy. Ale ten powinien być dobry. Jest kolejny. Schował się tutaj w żurawinie. Ale wysoki.
taki długi korzonek ma. Jest szósty do kolekcji. Tutaj w tych trzcinach i w tej żurawinie się pochował. Żurawinka też widzicie. Rośnie sobie żurawinka, dojrzewa. Proszę, tu jaki przystojny, niedaleko roweru. Taki grubasek trochę. Czyli siódmy już. Pięknie. Już znalazłem tutaj zaraz na samym początku więcej tych kozaczków niż ostatnio przez cały wypad w weekend. Świetnie. O, popatrzcie, tu jakiego pięknego mamy. To jest piękna sztuka. No jest ich coraz więcej, jak widzicie, ale o wysypie nie możemy jeszcze mówić, bo przy wysypie to one tutaj jeden przy drugim rosną, po kilka sztuk wokół takiej góreczki, tak przy tych kępach. No. Ale i tak cieszmy się z tego, co mamy na razie. Tutaj takiego maluszka wypatrzyłem. Jest maluszek. Tam bardziej głębiej w lasek bagienkowy trochę słabo. Na razie więcej jest na obrzeżu i chyba dlatego, że tam po prostu więcej, gęściej te drzewa są i ten deszcz tak tam dobrze jeszcze do ściółki nie dolatywał. Tutaj już nie ma aż tak tyle drzew, jest rzadziej i są dwie sztuki kolejne, widzę. Tu jedna sztuka. Cofnę się jeszcze tutaj do tyłu, zobaczymy. I wrócimy zaraz po tamtego. Brzuszce drugiego. O, i trzeci, pięknie, tam jest trzeci, widzicie.
3 sztuki blisko siebie. Dobry znak. Ładna sztuka, czyściuteńka. Ale one w tym husie trzymają mocno tam. I proszę bardzo. Okej, idziemy dalej. No i trafił się nawet troszkę głębiej jeden tutaj. Jak go tam do niego dojść? Obejść troszeczkę. Tej gęstwiny się trafił. Tu jest cała ekipa ich. Proszę bardzo. Z dobrej strony wszedłem. 4 sztuki, proszę. I tak one tu powinny rosnąć. Nawet po 8 się trafiało, 10 w jednym miejscu. Tam 2 kolejne. I ten tu. O, i tu jeszcze maluch jeden obok niego. 6 sztuk. 6, 5 sztuk mamy tutaj. Pięknie. To jest to. No i proszę. Taka ekipa. I są kolejne 2 do kolekcji troszeczkę dalej. Mówię, pokręcę się jednak tutaj głębiej. No i się trafiają. I dam jeszcze maluszek. Maluszek, ale na wysokiej nóżce. Kapelusik mu się urwał. No. Ale to mamy jeszcze. Te 2 sztuki za to. Dobra, stwierdziłem, że muszę po prostu iść tutaj brzegiem do końca, bo to już późno się robi. No i w sumie nie jest tak źle na tym brzegu, bo są kolejne kozaczki i te ładne sztuki tutaj się trafiły. W sumie 4. Tutaj jest pierwszy. Troszeczkę obgryziony, ale jest ładny ogólnie.
Dobra. Tutaj mamy dwie sztuki ładne. Jeden taki wilgaśny. Tutaj taki jeden. Ładniutki. O, tu jeszcze jeden się pod dębem schował. A ten to już dziadek wasz brązowy taki. Tak, tego to zostawimy. Niech to sypie. Niech grzyb nie rozsypuje zarudniki, znaczy się. Dobra. I tutaj, o, tu jeszcze jeden maluszek obok jest. I tu ta sztuka, piękny. No i piękny. Jeszcze tego z jagód wyciągniemy. Jeszcze jakiś może jest. O, są nawet trzy. W tych jagodach się tu schowały, proszę bardzo. No to na tym brzegu się opłaca iść. Brzegiem Magienka. No, nie spodziewałem się, że aż tak dużo ich tu dziś będzie. Borówki też już dojrzały. No, spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Ładnie. No i tam przy rowerze są kolejne sztuki. Dwie czy trzy tam chyba były. Zaraz tam do nich podejdziemy. Jeszcze tutaj spojrzymy, czy czegoś nie ma więcej. No nie ma, okej. No i popatrzcie. Osiem sztuk. Osiem sztuk. W sumie tutaj tak dookoła. Ładniu, ładnie. I tutaj mamy te bliżej roweru. Tu jeden maluszek. O, jest i drugi maluszek. Maluszki, wyrośnięta młodzież. Takie wysokie są. Hej. A tutaj taki starszy na krótszej nóżce. Nie musiał się z mchu wybijać za bardzo. O, ten to chyba będzie już obżarty. No. Zobaczymy. Tutaj ładna sztuka w jagodach się schowała. No, czy zdrowy będzie. Tutaj trochę sucho jest, to może już być zjedzony. No, taki ładniutki.
tak na zakończenie dzisiejszego rekonesansu jeszcze się trafiły kozaczki. Parę sztuk jeszcze mamy. Już 19, trzeba iść do domu. Wszystkich nie wyzbieram dziś, na pewno tam jeszcze są gdzieś wśród tych traw na tym bagienku, ale no trzeba zostawić, niech jakieś wyrosną, dorosną, niech zarodniki wypuszczą i będzie dobrze, tak? No, tu jest taka jedna sztuka wielka. I tutaj mamy w sumie 5 sztuk w jednym miejscu, młodziutkie. Jakaś ekipa trafiła na koniec. I taki bukiet mamy ładny. I okej. No, jeszcze kawałek się przejdę, ale to już będę do wyjścia się kierować. Zaraz jakieś podsumowanie zrobimy. No i taką ekipę zebrałem dzisiejszego dnia. Tyle tego mamy. Paręnaście sztuk. Słoneczko wyszło, deszczyk przestał kropić i jest fajnie. Wyjdę jeszcze tam wydmą się przejdę, może jakieś kurki gdzieś tam dozbieram. Zobaczę na miejscówkę z kurkami po drodze. Ale to już nie będę nagrywać tam tych kurek. Tutaj tym pięknym widoczkiem, jak zwykle. Zaczarowanym baginkowym lasku. Pożegnam się dziś z wami. Trzymajcie się, pa, do następnego razu.